Cześć, siemanko, z tej strony Mario Zutrączka. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie serwis olejowy. Mam tutaj filtr oleju, paliwa, olej, dwa dodatki do wtryskiwaczy. Wlewa się je do filtra, pokażę Wam później. Jeden, drugi do zbiornika. Przy okazji wymienię dolną część misy. Tą, co mam, jest zardzewiała. Chyba, że da się ją jakoś odmalować i jeszcze będzie dobra, ale zobaczymy. Pod tą misą występuje silikon dirko, nie ma tam uszczelki, a więc zaczynamy. W pierwszej kolejności oczywiście spuszczamy olej, auto podniesione, jedziemy. Czekamy, aż zleci olej, a później weźmiemy się za demontaż misy i zobaczymy, co tam znajduje się w smoku. Czy może nie jest zabrudzony? Zaczynamy odkręcanie misy. Zobaczymy, co tam się dzieje pod spodem. Ok, w porządku. Mam wszystko odkręcone. Cieniutki przecinaczek. No i ok, mam już wbite. Myślałem, że będzie zapchany. Krateczki są ładne, nie ma takiego syfu. Zobaczcie. Idziemy teraz na misę, zobaczymy, co tam się dzieje. Wydawała się mocno skorodowana, tak. Z drugiej strony wygląda od środka bardzo dobrze. Oryginalny lakier, farba. Nic tu się nie dzieje. Bym mógł ją założyć. Jak mam nową, drugą, to sobie założę. No i okej, bierzemy się teraz za spód silnika. No i dobra, mam takie narzędzia, nożyk, jakiś taki plasticzek. I co, lecimy wszystko dookoła, ładnie czyścimy. Zobaczymy, jak to idzie nożykiem. Oczywiście nie chcę Was tu zanudzać, tylko tak o pokażę. Na końcu jeszcze można przejechać papierem, żeby się pozbyć resztek silikonu. Czekajcie na efekt końcowy. Ok, w porządku, zobaczcie, jak to wygląda. Elegancko jest wszystko wyczyszczone. Dookoła. I jeszcze pamiętajcie o jednej rzeczy. Jak wbijacie przecinak, o, zobaczcie, jak wyostrzy. O, jaka się trzęsie. To powstał rant. Jedno uderzenie jest wklęśnięte, czyli trafiłem elegancko pomiędzy górną część misy a dolną. Uderzenie przecinaka sprawiło to, że w tym miejscu ta powierzchnia aluminium się trochę opuściła. Nic nie szkodzi. Bierzemy pinczek, trochę to trzeba spiłować i będziemy nakładać silikon i montować misę. Misa wlatuje do góry. Już się sama przykleiła. Mam wszystko dokręcone. O, i tak to się prezentuje. Niech sobie to wyschnie. Można jeszcze sprawdzić korek. W sumie najlepiej odkręcić filtr z tego względu, że na pewno w środku są jakieś opiłki. Tu są dwie śruby za tą ścianą. Mam taką płaski klucz z grzechotką 13. Tam jest jeszcze taka blaszka. Chyba lepiej zrobić tak. Z tyłu są dwa przewody. Oczywiście te, co odpinałem. O, i te przewody się tutaj odpina. Tu i tu. Lepiej sobie wyciągnąć go na wierzch cały.
czy zobaczycie na dnie są opiłki. Albo to może być od pompy, która się łuszczy, albo ze zbiornika. No dobra, ja wylewam ten olej napędowy stąd i czyszczę to. Jest wyczyszczone. No i okej, jak w każdym filtrze zestawie powinny być tutaj akurat dwie uszczelki na śrubę i na korpus. Filtr wsadzamy tym do góry, bo będzie nam tu się blokowało o tą górną część. O, nie wsadzimy dalej, tylko w ten sposób. Czyli akurat napisami do góry. I co, możemy założyć uszczelkę. Oczyszczacz wtryskiwaczy. Już raz wlałem. Fajna praca, miękka. Silnika jest po tym. Podobno się korekty poprawiają. Nie sprawdzałem u siebie, ale inni to testowali. Wlewam to przy każdej zmianie filtra. Czyli jak sobie wymieniam olej wraz z filtrem olejowym, to i oczywiście w dieslu trzeba za każdym razem też filtr paliwa. Dolewam tą część do filtra. Oczywiście musicie tutaj to wlać, ponieważ później będzie ciężko odpowietrzyć. Ja u siebie w Peugeotie mam gruszkę, więc pompuję i układ jest napełniony. Jeden tu, drugi do zbiornika. I pij maleńki. No i okej. Tu mamy... Tu jest jedno wcięcie, a tu dwa. To zawsze zakładamy tym jednym tu na ten wypust. Okej. I nie zapomnijcie włożyć wtyczki. Okej. Odkręcimy sobie ten przewodzik. Tam musimy się dostać do filtra oleju. Też mamy komplet uszczelek. Możemy sprawdzić, porównać. No dobra, biorę coś ostrego. Podważam. Filtr wkładamy w ciach. Klik, siedzi. No i okej, w porządku. Możemy wkładać. Przykręcać. No i okej, lecimy. No i okej, próbujemy, zobaczymy czy odpali, jak nie odpali, pokażę wam jeden trik.